trafiliśmy na wspaniałą panią Annę Zielińską, która oprócz tego, że była wybitną zawodniczką piłki ręcznej na Opolszczyźnie, dysponuje ogromną wiedzą i właściwie całe informacje poświęcone kobiecej piłce ręcznej uzyskaliśmy właśnie od pani Ani Zielińskiej, której bardzo za pośrednictwem państwa też dziękuję. Piłka ręczna na Opolszczyźnie to również kobiety. I to kobiety z ogromnymi sukcesami. Ten turniej odbywał się w Krapkowicach i właśnie startowały drużyny Odry Opole, Ruchu Chorzów i Włókniarza Łącznik. I wtedy właśnie nasza drużyna Odry pokonała i Ruch Chorzów, i Włókniarza Łącznik. Także no, były zdecydowanie najlepsze w tym turnieju. No radość była niesamowita dosłownie. Mnie się udało jedną bramkę zdobyć. Innym, Inga na przykład, Hanka, no to już więcej były takie. Ale ja i kurdupelek mały taki po prostu, zawsze się gdzieś tam szwendałam. Nie? Jak miałyście czas i godziłyście ten sport z takim codziennym życiem? Nie wiem, ale były dobre czasy. No ale dało to się odczuć, to fakt. To jednak boisko duże. Bieganina równo, no i rzuty też były niesamowicie i dalekie, i krótkie, ale przede wszystkim jak rzuciłaś daleko, to tam ktoś prędzej mógł zdobyć tą bramkę, nie? Czy u dziewczyn to też było tak, że trzeba było mocno szczypnąć albo kuksańca też dać swojej rywalce, bo piłka ręczna to dzisiaj sport bardzo kontaktowy. Tak. Ja miałam taką przygodę, byliśmy w Enerdowie byłym na turnieju i były Dunki, tam były Szwedki i Dunka była taka torba, że głowa boli. Jak mi dała haka, jak poleciałam, a to na sali było, ale ja się zrewanżowałam. Powiedziałam, nie popuszczę jej. Przypomniałam sobie, że swego czasu byliśmy w Krakowie na Zwierzynieckiej i mieliśmy też tam, ale w siódemce mistrzostwa juniorów. Ja zaczynałam od juniorów. No a teraz chwila o tym sławetnym turnieju. Wydarzenie sprzed 59 lat i tytuł mistrzowski Opolskiej Odry. To było tak dawno. Ja wiem, że żeśmy się cieszyli. Zimno było, bardzo zimno było. W ogóle nie mieliśmy takich warunków jak teraz. Taka prawda. A ten mecz z Chorzowem, kiedy przegrywa się 1-3? To lepiej nie mówić, bez komentarza. No ale później to wy wygrywacie ten mecz. Co się stało w damskiej szatni? No wiadomo, że w szatni, jak to w szatni, trener trochę nas zrugał. Zrugał, oczywiście, że zrugał. No i jakoś żeśmy się wzięli w garść. Moja przygoda zaczęła się od siódemki, bo ja zaczęłam trenować w siódemkę. I no nie wiem, to był 63 rok, ja w 62 zaczęłam trenować i w międzyczasie wskoczyła ta jedenastka. I trzeba było, nie było składu, więc trzeba było dokoptować i w związku z tym dokoptowali mnie do tej jedenastki. A ja tej jedenastki bardzo nie lubiłam, bardzo. To był, ja nie wiem, no biegać po tym dużym boisku, kozłować, całe boisko można było przekozłować. Tu dziura, tu jakiś kamień, tu to piłka odskakiwała. No ale jak trzeba było pomóc, to trzeba było pomóc. W związku z tym znalazłam się na tym boisku. W tej drużynie i no i grałyśmy w tą jedenastkę. Pamiętam tylko, że parę treningów było i to jeszcze w Gosławicach na takim boisku trawiastym. Odra miała tam boisko w Gosławicach. No a jednak wkomponowała się pani w drużynę i przyszedł ten turniej finałowy. To jest coś takiego, że rzeczywiście się pamięta chyba, prawda? Bo te mecze były bardzo emocjonujące, patrząc na wynik spotkań. Tak, bo to wtedy zresztą wyniki siedmioosobowej piłki ręcznej też nie były wysokie, a co dopiero jedenastoosobowej, nie? To wyniki były takie, jakie były, niziutkie, bo dużo bramek się nie zdobywało. Jednak trafić w tą dużą bramkę to i biec przez to całe boisko i to było z daleka, z 11 metrów się rzucało do bramki, to nie było takie łatwe. No ale jakoś się udało i zdobyłyśmy tego mistrza.
były mecze ciężkie, musiałyśmy gonić, no musiałyśmy mieć kondycję, żeby to wszystko się udało, nie? No ale się udało, wygrałyśmy i byłyśmy zadowolone. Pamięta Pani pogodę, atmosferę tego wszystkiego, co się tam wtedy działo, nagrody, które otrzymałyście? No. Więc atmosfera w zespole była zawsze bardzo fajna, także to atmosfera to nie ten. Pogoda, pamiętam, że było bardzo zimno było, no a nagrodą był uścisk trenera i kierownika drużyny. To było podziękowanie i do domu, na drugi dzień do pracy. Pani Stanisławo, wróćmy do momentu sprzed 59 lat. Co się dzieje w myśli kobiety, która jest niziutka, taka drobinka i staje w ogromnej bramce do piłki nożnej? 3 centymetry byłam wyższa. No nie wiem, no nie mogę sobie po prostu to... Wiem, że dobrze się broniło, bo nim ten dorzucił z tych 11 metrów, no to ja doskoczyłam. Po prostu... Od początku to była kariera bramkarki. Jak się dostała Pani do tej piłki ręcznej? Pani, od kiedy ja to byłam bramkarką? Od 1963 roku, tak, dobrze mówię. Miałam 16 czy 17 lat, a zmobilizowała do tego mi Pani Hania Koczwara Zielińska. No, nadawałam się, bo byłam skoczna. Teraz już mniej, ale jeszcze potrafię. Mówi się, że to były inne czasy, ale to były chyba też fajne czasy i fajna przygoda dla Was. Zupełnie nie ten świat, co teraz jest po prostu. Wszystkie były zgrane dziewczyny. No, super było. Śpiewanie, jeżdżenie po całej Polsce, nie tylko, bo i za granicą też byłyśmy. Jeździliśmy tą Biedronką, tym, która się ciągle psuła. Cóż to była za Biedronka i jakie miała kropki? To było pomarańczowy autobusik taki mały i jeździliśmy na zgrupowania, na mecze, także jakoś zawsze żeśmy dojechali, no oczywiście. Zdarzyło się, że trzeba było pchać? Tak. Swego czasu do Kłodzka jeździliśmy do Kukułki na zgrupowania i nie dojechaliśmy i później musieliśmy pod górę, bo tam pod górę oczywiście nie było możliwości wjazdu. Natomiast my, żeśmy musieli wysiąść i to dobrych parę kilometrów, jak dzisiaj pamiętam, to taka była zaprawa już przed treningiem takim rzeczywiście. Nad czym tak naprawdę się pracowało na treningach? No pracowało się przede wszystkim nad kondycją, bo to jednak boisko było długie i potem jak już się dochodziło do tej 11-metrowego koła, trzeba było jeszcze albo z biegu rzucić, albo z wyskoku rzucić, była potrzebna ta siła. Więc treningi polegały też częściowo na sile, nie? Na pompkach, na takich siłowych tych sprawach, nie? Bo siłowni jako takich nie było. No, musieliśmy albo jedna drugą dźwigać, żeby mieć siłę, albo pompki robić, albo takie rzeczy. Najgorzej było z tymi zwolnieniami z pracy, bo prawie dziewczyny wszystkie pracowały. No ja miałam kadrowca takiego, nie powiem brzydko, mi bruździł strasznie, a pracowałam w rejonie przemysłu leśnego. Dyrektora Noskę, to mogę do dzisiaj chwalić, wszystko mi załatwił, wszystko mnie puszczał. A to Gierek, był mąż Gierkowej, która była przewodniczącą Ligi Kobiet, to on tak bruździł nam, że aż hej. Ale potem przeszłam do budowlanki. No, muszę przyznać, że sport mi bardzo dużo pomógł, jeśli chodzi o starcie do życia. Mieszkanie dostałam przecież w przedsiębiorstwie budowlanym. Ja miałam swój wkład, firma mi dała wkład. Także mnie ze sportu ja naprawdę jeszcze dużo skorzystałam. Nie wiem jak tam inni, ale ja bardzo. I byłam bardzo wdzięczna. Tak jak dzisiaj spotykamy się z byłymi mistrzyniami Polski w piłce ręcznej jednostoosobowej drużyny Odry Opole, tak musimy wspomnieć przede wszystkim o wspaniałych czasach Odmentu Krapkowice. Trzykrotny mistrz Polski, wspaniały dorobek trenera Leona Nosili i między innymi właśnie pani Ania Zielińska, pani Barbara Jeszkloze. To naprawdę współautorki tych trzech tytułów mistrzowskich. Oprócz tego musimy pamiętać jeszcze o dwóch
zapomnianych drużynach. Budowanik Ogolin i Włókniarz Łącznik. To też medaliści Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet 11-osobowej, a w przypadku Włókniarza Łącznik jedna dygresja. To jest jedyny w dziejach piłki ręcznej polskiej klub pochodzący z prawdziwej wioski. To jest ewenement. Ewenement na skalę krajową na pewno.